Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają. 25 raz to już jubileusz. Jak to się w Łodzi przyjmuje? Rzeczywiście 25. edycja, czyli ponad 12 lat festiwalu. Zarówno wystawcy, jak i zwiedzający za każdym razem i na wiosnę, i na jesień czekają na każdą edycję. Jak widać, mamy bardzo duże zainteresowanie, zwłaszcza teraz, jak już ruszyło w sobotę, jak w dzień wolny. Dużo ludzi przychodzi zaciekawionych zarówno medycyną naturalną, wróżbami, jak i smakołykami, takimi jak miody, chleby. Jest to również festiwal niezwykłości, a jakie niezwykłości tym razem mogą spotkać zwiedzających? Każdy niezwykłość rozumie troszeczkę inaczej, tak więc dla każdego będzie coś ciekawego. Są to zarówno przyrządy do dekoracji domów, jak i do wspomagające jakoś życie każdego człowieka. Jaka jest kondycja medycyny naturalnej? Z tego, co widzę z zainteresowania i zwiedzających, i wystawców, jest bardzo duże zainteresowanie medycyną naturalną jako troszeczkę odmiennym nurtem, czymś, co może pomóc trochę inaczej. Jest zainteresowanie i myślę, że będzie nadal, z tego, co widać. W przygotowaniu takiej jubileuszowego wydania tej imprezy, 25 raz, czy zdarzyło się coś niezwykłego? Niezwykłe dla nas było to, że pomimo standardowych przygotowań, które tworzyliśmy, impreza poszerzyła się na tyle, że jak widać, wystawców nie pomieściliśmy w hali, czyli musieliśmy poszerzać imprezę aż do właściwie pierwszego dnia i nawet drugiego dnia, w którym cały czas pojawiają się nowe wystawcy, i którzy chcą pokazać coś ciekawego. Czy medycyna naturalna tak naprawdę przeciętnemu mieszkańcowi na przykład Łodzi jest potrzebna? Z tego, co widzę, jest potrzebna ze względu na to, że oferuje coś innego. To nie jest ta standardowa medycyna, którą mamy na co dzień, a nie każdy do tej pory miał z nią styk i tutaj właśnie na tym festiwalu może ją poznać, zrozumieć i skorzystać z niej. Czy w związku z tym, że to już 25 raz, planują Państwo następny taki? Jak najbardziej. W listopadzie, czyli na jesień, tak jak zawsze, planujemy kolejną edycję. Każdy festiwal ma swoją edycję wiosenną i jesienną, także mam nadzieję, że jesienna będzie jeszcze większa od tej jubileuszowej. Już w tej chwili Państwa zapraszamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają.